Cześć wszystkim, z tej strony Tomek Gielo i Michał Michalak i zapraszamy na mały spacer po Zaragozie. Idziemy. Jesteś Polacy, kurde. Gdzie idziecie? Do mnie zapraszamy się. Powodzenia na meczu. Dzień. Kurde, kibic. Jakbyście mieli wybierać miasto w Hiszpanii, to które? Do życia? Do życia. Na pewno Teneryfa. Nie wiem. Tak szczerze to... trochę, nie? No to... Które robi miasto największe wrażenie? Ja bym powiedział, że Barcelona jednak mimo wszystko... Ja bym na południu Hiszpanii wybrał. Sevilla, Malaga. Też dobra opcja, no. Malaga, Walencja też nie jest zła. Często jest tak, że popołudniami czy nawet wieczorami kawiarni są całkowicie pełne. Ludzie się spotykają po pracy. Siadają, coś sobie zamówią do jedzenia, coś do picia. Rozmawiają o swoich problemach, o dobrych rzeczach, złych rzeczach. No tak życie sobie tutaj spokojnie leci. No, często jest nawet tak, że ludzie kończąc pracę gdzieś się śpieszą, a widzą, że jest jakiś otwarty bar, po prostu zachodzą do baru, wiesz, marynarka pod krawatem, walizka i szybko tylko proszą podwójne espresso. To w każdym barze masz ekspres do kawy. Szybka kawka, pum pum i idzie dalej, wiesz, coś tam załatwiaj. Także no, jest też rzeczywiście taka kultura. Ludzie lubią spędzać czas poza domem, a w domach raczej no, spędzają tylko czas, żeby, nie wiem, z rodziną, albo żeby spać. Nie, może Michał coś no, ale też sporo osób pracuje tak, że oni mają tą przerwę w trakcie dnia tak naprawdę, więc przyzwyczajeni są do tego, że od rana pracują, od 9, 10 nie za wcześnie. I potem wychodzą na obiad, na siestę, sobie coś zjedzą, przychylują i potem wracają do pracy i pracują do późna. Nie, oczywiście ta siesta funkcjonuje, ale jakieś te główne sklepy czy restauracje tak czy siak będą otwarte, więc trzeba się było dostosować do wielu różnych rzeczy w pierwszych miesiącach Hiszpanii, ale tak powiem, no nie jest to może aż tak ciężkie, jak to mogło być w dawniejszych czasach. Zgadza się. W takich mniejszych miejscowościach tak naprawdę ta siesta jest bardziej ciążliwa, bo tutaj w centrum wszystko jest otwarte tak naprawdę. Większość sklepów, takich sieciowe czy supermarkety, wszystko działa przez cały dzień. Wiesz co, jedną z najlepszych rzeczy w Hiszpanii uwielbiam znaleźć się tak na jakąś fontannę i tak sobie obok nie usiąść. Usiąść i sobie pogadać. Tak pomyśleć, bo ona taka fajna, wiesz, chłodna. I dobrze się gada przy tym szumie, bo... No, tak. No. Uczysz się, wiesz, koncentrować na drugiej osobie, jak ona się mówi. I wyciszasz się bardzo. Tak. Że naprawdę jest to coś, co się nauczyłem tutaj w Hiszpanii, nigdzie indziej. Mindfulness, tak wiesz. Siedziba klubu z Saragosy. Mieści się biuro, w którym pracują wszyscy pracownicy marketingu i zarządzający klubem. Podobno to znaleźć kontrakt, czy do mailowa? Nie, do mailowa akurat. Ale my... Czy to bywałeś na dywaniku? Dwa razy byłem w klubie, ale nie na dywaniku. Porozmawiać. Jesteśmy teraz w dość specjalnym miejscu. Piekarnia bardzo znana w Hiszpanii, Manolo Babe. Słyną z takich bardzo dobrych, nie pytajcie skąd wiem, słodkich rogalików. Multum rodzaju. Wejdziemy do środka, spróbujemy co mamy do zaoferowania. Też tutaj na miejscu się wszystko nauczyłem. To jest tak łatwy język, no? No. Fajnie. No tylko, że za szybko mówią. To jest najgorsze. Najgorsze jest, jak jesteś na etapie, że już coś mówisz po hiszpańsku i oni mówią, a mówisz po hiszpańsku, brr, pop, 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 i ty siedzisz. Okej. Okay. Możesz powtórzyć? You going to go? See you tomorrow. Yeah. Enjoy. Buena suerte mañana. Ty, Michał, całkiem fajna ta Zaragoza. No nie mówiłem? Dzięki.